Metale odgrywają ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Bez rozwoju metali, bez rozwoju inżynierii materiałowej nie byłoby postępu na tym świecie. Stąd też im więcej dobrego dzieje się w świecie metali, tym szybciej my się rozwijamy. I w tym aspekcie każde nowe rozwiązanie, które wchodzi na miejsce starego, jest lepsze, bardziej innowacyjne, bardziej kreatywne, posuwa nas jako ludzkość do przodu. Gazary to jest nowa grupa materiałów łącząca rzecz, zda się, nie do połączenia, mianowicie metal z gazem. W naszym przypadku metal z wodorem. Są to materiały, które zawierają do 30, do więcej, 70 nawet procent wodoru, wytwarzane w bardzo trudnych, skomplikowanych warunkach, super lekkie, ale mające nieprawdopodobną cechę, zespół cech materiałowych, które nie posiadają inne materiały. Bardzo pięknie pochłaniają dźwięki, energię, bardzo dobrze przenoszą wyższe temperatury, jeżeli są na bazie ceramiki. Bardzo dobrze sprawują się tam, gdzie masa jest wartością kluczową. Gazary, czyli metale zbrojone gazem, mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie masa odgrywa rolę kluczową, czyli masa jest najważniejsza. No, to są przede wszystkim urządzenia latające, jeżdżące, sunące gdzieś tam w przestrzeniach, w kosmosie, etc., etc. No, przemysł kosmiczny w Polsce jest jaki jest, w związku z czym zapotrzebowanie póki co, chociaż wiele czynimy, żeby stał się również bardzo istotną gałęzią naszego przemysłu, póki co zapotrzebowanie na gazary nie jest duże, nie jest zbyt nadmierne, ale pracujemy nad tym. Nasze prace i teoretyczne, i związane z modelowaniem procesu są naprawdę na światowym poziomie, o czym świadczy wielość publikacji. Natomiast cechą, która nas wyróżnia i z dumą to mogę powiedzieć, były nasze prace dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie wykonaliśmy na potrzeby kolegów z tak znakomitej firmy serię właśnie tychże gazarów, tychże materiałów jeszcze w ówczesnym Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Teraz te prace kontynuowane są w układzie międzynarodowym ze stroną bułgarską, z Bułgarską Akademią Nauk, z Akademią Nauk, z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na Wydziale Odlewnictwa AGH. I trzeba przyznać, że idzie nam nieźle w tej materii, dlatego że to, co ostatnio nam się udało wytworzyć, no, znacznie przekracza to, co do tej pory światowa praktyka nauki i teorii nauki i praktykę miała. Mianowicie poszliśmy w kierunku tzw. gazarów hybrydowych, czyli gazarów zbrojonych nie tylko gazem, wodorem w naszym przypadku, ale także zawierających różnego rodzaju wstawki. Wstawki tytanowe, wstawki z aerożelu na przykład, rzecz pasjonująca. Także mam nadzieję, że w niedługim czasie świat usłyszy nieco więcej o naszych pracach i opracowaniach.